Kondycja finansowa klubów Ekstraklasy niewątpliwie poprawia się z roku na rok. 7 klubów rentownych to jest bardzo dobry wynik i bardzo dobry kierunek. Łączna strata klubów osiągniętych to jest dalej łączny wynik klubów to jest dalej strata, więc tutaj jeszcze jest zdecydowanie nad czym pracować. Jest to jednak strata dużo mniejsza niż w latach ubiegłych, rekordowo niska, niecałe 27 milionów złotych. Pozycja polskich klubów poprawia się z roku na rok, o czym co widać również dzięki temu, że patrząc na to, że przychody łączne ligi znacznie wzrosły, przy jednoczesnym zachowaniu na tym samym poziomie chociażby kosztów z tytułu wynagrodzeń. Tutaj klubom udało się utrzymać koszty wynagrodzeń na poziomie 12 milionów złotych średnio na klub.